Dzień dobry, pirat Wojtek wita was serdecznie na pierwszym sztormgrupowym bajaniu. Będzie tradycyjnie, tak jak to było na naszych obozach Storm Camp w zeszłym roku w Rynie. Otóż zakręcimy globusem i wylosujemy kraj, o którym dzisiaj będę wam opowiadał. Kręcimy globusem, kręcimy ten globus, kręcimy tu, o! Widać, tu są Chiny. Dzisiaj opowiem wam o Chinach i o żeglowaniu w Chinach. Tak się złożyło, że 8 lat temu poznałem na targach żeglarskich takiego pana z Chin, który produkuje tam jachty, zaprosił mnie i przez 2 lata uczyłem Chińczyków żeglowania. Była to bardzo ciekawa przygoda, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Chinach jest mniej żeglarzy niż w Polsce. Jest bardzo dużo marynarzy, jest tam 27 aż szkół morskich, która kształci marynarzy. Żeglarzy jest tam natomiast niewiele. Tak się jakoś złożyło, że Chińczycy jeszcze 600 lat temu byli najlepszymi żeglarzami na świecie, a teraz żegluje ich stosunkowo niewiele, ale coraz bardziej się tym interesują i z roku na rok przybywa jachtów żaglowych i motorowych w Chinach. Odbywają się tam już liczne targi żeglarskie, chyba 15 różnych imprez targowych w roku. Miałem przyjemność w nich uczestniczyć, a często na te targi pływaliśmy właśnie jachtami. Moim miejscem stałego pobytu były okolice Hongkongu. Mieszkałem w miejscowości Shenzhen. I z tego Shenzhen zwykle pływaliśmy na targi do miejscowości Sanya i to było około 3 doby żeglowania po oceanie. Pływaliśmy zwykle dużymi katamaranami, takimi jachtami, które mają 2 kadłuby. Żegluga po Morzu Południowochińskim jest obfitująca w różnego rodzaju atrakcje, bo mimo że Chińczyków żegluje niewiele, to bardzo wielu jest w Chinach rybaków i oni co wieczór wypływają na połów. Kiedyś tak mi się zdarzyło, płynę w nocy naszym katamaranem i w pewnym momencie zorientowałem się, że dookoła mnie jest ponad 100 statków rybackich. Niektóre z nich były rzęsiście jasno oświetlone, ale niektórych nie było widać wcale. Na szczęście miałem radar, a radar to jest takie urządzenie, które potrafi widzieć w nocy. Dzięki temu mogłem policzyć, ilu jest rybaków, no i mogłem ich ominąć, bo niestety nie było księżyca i noc była zupełnie czarna. Nic nie było widać. Na tym katamaranie mieliśmy taki fajny przyrząd, który się nazywa AIS. To jest taki przyrząd, który rozpoznaje inne jachty i jeśli istnieje jakieś ryzyko, że się z nimi zderzymy, no to ten przyrząd podnosi alarm. No muszę powiedzieć, że tej nocy to ten przyrząd chyba z 80 razy podnosił alarm. Musieliśmy bardzo uważać, no bo ci rybacy łowili bardzo blisko siebie, oni łowią przez całą noc, potem rano, wczesnym rankiem spływają do portów, te ryby są transportowane w specjalnych pojemnikach z lodem, żeby się nie popsuły, no i potem trafiają do restauracji i do sklepów. W Chinach je się znacznie więcej ryb niż w Polsce. Chińczycy od tysiącleci uwielbiają jeść ryby. Dlatego są tam miliony rybaków, no i w Chinach jest 1 400 000 000 ludzi i oni wszyscy lubią jeść ryby. Także jak doczekaliśmy tej nocy świtu, to ja byłem bardzo szczęśliwy i wszelkie emocje ze mnie opadły, bo nie zderzyliśmy się z żadnym rybakiem, a rano wręcz jak tylko słonko wstało, to podpłynęliśmy do jednej z łodzi rybackich. Miałem na pokładzie kilka osób mówiących po chińsku, no i oni poprosili rybaka o ryby i podarował nam 3 wspaniałe ryby, które potem przygotowaliśmy na obiad. Na moim jachcie płynął taki budowniczy jachtów, którego pasją
którego hobby jest wędkarstwo. Miał taką wspaniałą wędkę z komputerem, która potrafiła zliczyć, ile żyłki wydane jest za burtę. Zliczała też siłę, z jaką ciągnie ryba. No i ten wędkarz koniecznie chciał złowić dużo ryb. A ja miałem informację od rybaków, w jakim miejscu Morza Południowochińskiego jest właśnie dużo ryb i łatwo je złowić. Było to koło takiej platformy wiertniczej, na której wydobywa się ropę naftową. Popłynąłem w kierunku tej platformy. Byliśmy tam już na wieczór i słuchajcie, trudno uwierzyć, trzech kolegów wędkowało. W ciągu 15 minut złowili chyba ze 30 ryb. I to wszystko były takie ryby po 2, po 3 kilo. Także mieliśmy potem wielką ucztę. Jak dopłynęliśmy do miejscowości Sanya, to wybraliśmy taką specjalną restaurację rybną, zanieśliśmy tam te wszystkie ryby, kucharze przygotowali te ryby na różne sposoby i po południu siedliśmy przy takim wielkim, okrągłym stole, bo tak się właśnie jada w Chinach. 12 osób siadło przy tym okrągłym stole i na stole pojawiło się aż 30 różnych potraw z tych przez nas złowionych ryb. Radości było co niemiara. Pewnie nie wiecie, ale w Chinach to nie je się tak szybko obiadu jak u nas. W Chinach jak się przyjdzie do restauracji, to posiłek trwa czasem 5, czasem 6 godzin. Oni celebrują jedzenie. I powolutku jedliśmy, próbowaliśmy te ryby. Oczywiście w Chinach ziemniaków się prawie nie je, jak pewnie wiecie. Je się tam głównie ryż. Mieliśmy ryż, mieliśmy ryby. Mieliśmy wspaniałą chińską zieloną herbatę i nasza uczta trwała do późnej nocy. Nie zdołaliśmy zjeść wszystkich złowionych ryb, ale te, których nie zjedliśmy, podarowaliśmy kucharzom w restauracji w podzięce za świetnie przygotowany posiłek. Ten rejs po południowochińskim morzu to był wspaniały rejs. Nigdy przedtem i nigdy potem w tak krótkim czasie nie udało mi się złowić tak dużo ryb.